Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kino. Jest ze mną dzisiaj moja nowa koleżanka. Mój kot przed chwilą przyniósł ją do domu, jest totalnie przerażona, ale jest cała. Mój futrzak. Powiem szczerze, jestem przyzwyczajona, bo on przynosi do domu myszy kiedyś tam jakiegoś takiego szczura z kanałów przyniósł i coś w tym stylu. Nie wiem, i ta mysz jest po prostu jest mała, jest śliczna, więc mój kot dostanie za nią nagrodę. Ale spodobała mi się na tyle, że mu ją zabrałam. Wzięłam sobie na łapkę. I noszę maleństwo. Ja ją zaraz wypuszczę. Wyjdę z nią przed klatkę i ją tam puszczę. Będzie sobie mogła uciec, bo na razie jest przerażona. Jeszcze niedawno siedziała cały czas z zamkniętymi oczkami, już je zaczyna otwierać. Jest po prostu przecudna, nie wiem, urzekła mnie. Nie wiem, czy miał na to wpływ jakiś moja wizyta u młotki i bawienie się z jej szczurami, czy po prostu nie wiem, to maleństwo ma coś w sobie, mnie urzekło, jest po prostu takie cudne, ma taki fajny nosek. Taki mam fajny nosek. No, takiego zaropiałka i widać, że jest biedna po prostu. Jezus Maria, przerażona. Kurwa, no to teraz mam mysz biegającą mi po domu. Kurwa, zachciało mi się. No dobra, słuchajcie, to ja spadam. Spadam łapać mysz. Życzcie mi powodzenia. I komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę, mile widziane. Pozdrawiam was z kina. Trzymajcie się. Cześć.